Serwus, Wiara. Ostatni odcinek Strefy Gizy, 12. To znaczy, mam nadzieję, że ostatni oczywiście pierwszego sezonu. Wracamy już jesienią do loftu, taką mam nadzieję. I będziemy dalej się spotykać z komikami. Z wami, moi drodzy lofciowcy, lofcianie. A i z wami, mam nadzieję, też strefianie kochani z całej Polski i też spoza. Gdzieś tam raz w miesiącu pewnie będzie coś wychodziło. No na pewno rzadziej, bo mamy takie spotkania raz w miesiącu w lofcie i też pewnie będziemy się jakoś tak próbować tutaj kontaktować raz w miesiącu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może będzie coś... Nie wiem, ja jestem w ogóle sam ciekawy tej formuły, jaka teraz powstanie, czy co się wydarzy. Może i lepiej, bo trzeba czasem się stęsknić. To dobrze działa zawsze na związek. A myślę, że mamy jakiś tam związek między sobą. Jeżeli do tej pory wytrzymaliście ze mną tutaj, to no to jest jakieś iskrzenie, chociażby malutkie. A może po prostu się nudzicie. Chociaż nie, jest teraz tyle tego dookoła. Wjechał nowy Doug Stanhope, to od razu powiem. Doug Stanhope na Vimeo to jest mój ulubiony komik. To jest facet, który jest bardzo zaangażowany, jest pod włos zawsze leci, jest mocny bardzo. Jego program ten zaczyna się bitem o martwych dzieciach. Ale to wszystko jest bardzo i śmieszne, ale przede wszystkim przekminione i interesujące, więc bardzo, bardzo polecam. Też polecił mi Jacek Stramik Boba Rubina, Bob Rubin na Netflixie i on wszedł w pakiecie z Pattonem Oswaldem. Patton Oswalt jest bardzo fajnym komikiem, bardzo no, ciekawym, zabawnym. No, Jezu, to jest takie proste opisy. Ale razem z nim, wejdziecie sobie tam w tą zakładkę z najnowszym programem Pattona Oswalda, to też będzie Bob Rubin. I Bob Rubin to jest coś bardzo ciekawego, bardzo innego. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To jest jakiś potok myśli, tak jak Jacek Stramik napisał właśnie mi w SMS-ie, że to jest jakiś strumień świadomości, chyba bardziej może poezja. Jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić, to nie jest dla wszystkich, właściwie dla bardzo małej części ludzi, no bo to jest dziwne, ale dla mnie odświeżające bardzo, inne, dziwne, fajne takie. No i też jeszcze nie widziałem, ale bardzo chcę obejrzeć nową Hannah Gadsby, ta, która zrobiła Nanette, to jest jeden z moich ulubionych speciali komediowych, do pewnego momentu komediowy, potem już nie, niektórzy mówią, że to taki TED Talk, ale tutaj bardzo, bardzo polecam też zaangażowany materiał. No i ona wydała nowy materiał Douglas, jeszcze nie widziałem, ale chyba mogę polecić, albo przynajmniej sprawdźcie sobie, zobaczcie. W ogóle uświadomiłem sobie jedną rzecz, że jak się tak tutaj spotykamy przez te 3 miesiące co tydzień, ja muszę tylko raz w tygodniu wymyślić jakiś jeden taki krótkominutowy wstępniak, krótkometrażowy powiedzmy, kilkuminutowy wstępniak, to jest to naprawdę dość intensywna praca. Szczególnie jak się siedzi w domu i się ma pralnię zamiast studia nagraniowego. Ale jakiś tam niby felieton, niby jakaś półpiosenka, jakiś list, jakieś takie rzeczy. Czasami tylko zwykłe polecajki. I tu nie chodzi nawet o warunki pracy, tylko o to, że bardzo ciężko jest mieć coś do powiedzenia. Tak często, tak regularnie. Dlatego ja podziwiam to niektórych tylko YouTuberów, że oni regularnie od przez tyle lat wrzucają materiały, w których mówią. I niektórzy właśnie z nich mówią z sensem. W ogóle to był taki czas też podziwu. Oprócz tego, że klasycznie podziwu dla lekarzy i pielęgniarek za to, że z szabelką walczą z nawałnicą, z czołgami, no bo bez sensu musiałem dodać te czołgi, bo to sama szabelka i nawałnica to jest w ogóle bez sensu akcja. Więc oczywiście szacun dla nich, ale też przez cały ten Hot 16 Challenge szacun dla raperów, bo no, ja myślałem, że to jest dość proste. Wchodzisz, leci beat, ty coś tam sobie rapujesz, jest okej. Okay. No nie, to spróbowałem coś tam porobić, to jest masakra. Trzeba mieć flow. No w ogóle trzeba to umieć robić. Wydaje mi się, że moja praca tak dla niektórych wygląda, że właśnie wchodzisz, coś tam pieprzysz, schodzisz i po robocie. Chyba w ogóle jak cokolwiek robisz, czy wchodzisz w zakręt narecznym, czy operujesz płuco, to jak to lekko wygląda, to na pewno jest okupione latami doświadczeń pracy. Chociaż nigdy nie widziałem operacji płuca i chciałbym zobaczyć, jak to się lekko robi. Też oczywiście podziw dla nauczycieli, którzy musieli ogarnąć nagle w szybkim tempie łącza internetowe, programy do komunikacji z uczniami i spędzali przy tych komputerach całe dnie. Już teraz wiecie, że to wcale nie jest takie proste. I teraz jak widzisz dzieciaka, że siedzi na Messengerze czy przy Minecrafcie, to nie krzycz. Kanapkę przynieś. No i oczywiście też podziw, że pół Polski rapowało. Zebrało 3,5 miliona złotych, a pan Jacek Sasin przypierdolił 20 razy więcej na pakiety wyborcze.
No to jest, podziwiam, że my mamy nerwy, żeby to wytrzymać. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło i nikt z tym nic nie zrobi. Zero po prostu. No coś się powinno z tym zrobić, no nie? I to nie tam, że od razu jakieś więzienie czy coś. Nie, niech odda. Niech to sprzeda może na makulaturę, a co tam nie wystarczy, to jeszcze niech dorobi. To nie jest niemożliwe, no nie? Niech rapuje, niech tańczy, niech lepi garnki i sprzedaje na festynach, niech zrobi zbiórkę i jeździ na dyskorolce po Europie i wrzuca filmiki na YouTube'a, taki kanał podróżniczy, Skate Sasin. Albo niech zrobi Pato Stream jakiś, albo Pay-Per-View, jak pije szczochy. No przecież Pay-Per-View, jak pije szczochy, no dla niego to jest 5 sekund, a ile można zebrać pieniędzy? Nie dalibyście paru złotych, żeby zobaczyć, jak wicepremier Rzeczpospolitej Polskiej, pan Jacek Sasin, siedzi w garniturze, świeżo ogolony, przy małym stoliku nakrytym śnieżno-białym obrusem. Przed nim elegancki kryształowy kielich, ciężki jak historia Polski. W tle jakiś, nie wiem, Chopin. Kielich jest pełny po brzegi, jeszcze paruje. Obok paczka tiktaków. Pan Jacek spogląda w kamerę. Przepraszam. I jeb do dna. I chciał szybko na raz, ale jest tego za dużo, więc to trwa. I trwa. I leci mu po brodzie. Ja wiem, że to jest obrzydliwe, ale ile by można było za to kupić dzieciakom lizaków? Wiecie, może pan Jacek już to zrobił, nie wiem, bo nagrywam to w niedzielę, bo we wtorek mogę nie mieć zasięgu i problem techniczny, żeby to zrobić. Więc może obudził się w poniedziałek targany poczuciem winy, zrobił to na wizji w TVP o 20. Tam takie rzeczy lecą, więc by się nadawało. Ba, może nawet sobie tego słuchacie, jak ja nie żyję. Jest taka opcja, nie? Że właśnie zobaczyłem pana Jacka w telewizji i dostałem zawału ze szczęścia. Może to jest pośmiertna audycja. To by wypadało powiedzieć coś więcej, podziękować, może nie wiem, jakieś takie pożegnać się z wami jakoś ładnie. Kurde, to na pewno jest pośmiertna audycja w pewnym momencie. To będzie pośmiertna audycja. Dajcie taki dzień, gdzie to się wszystko zrobi pośmiertne. Ja nie sądzę, żebym żył dłużej niż internet. I ktoś sobie teraz tego słucha i no tak, ten typ zmarł właśnie w 2020, jak jechał tam, gdzie nie ma zasięgu. Albo w 2063. Albo, kurwa, stary, nie, ciągle żyjesz i się stoczyłeś. No to w ogóle ciekawy jest ten zabieg, że ja teraz to nagrywam, a wy to możecie odsłuchać, kiedy tylko chcecie. Tak czy inaczej, zapraszam wszystkich, którzy słuchają, czy ja żyję, czy nie żyję, na rozmowę z Cezarem Jurkiewiczem. Ona nie jest długa, ale jest dość intensywna. Mam nadzieję, że wam się będzie jej słuchało równie dobrze, jak nam się rozmawiało. Czarek jest jednym z trzech pierwszych komików stand-upowych w Polsce. Obok Kacpra Lucińskiego i Karola Kopca. I ich trzech miałem w tym sezonie w strefie. Byli moimi gośćmi, więc właściwie to mogę umierać. Do zobaczenia kiedyś gdzieś tam. Yo! Czarek Jurkiewicz, brawko! Siema! Cześć, witam ponownie. Jak ci tam się? Wszystko dobrze? Fajnie się... miło tu ci dzisiaj? Jest spoko. Hoker mi się nie podoba. No nie wiedziałem, że jesteś takim znawcą meblarstwa. Tak, co jest nie tak? Jak musiał się pochylić, to spadam trochę. W sensie boję się... A nie, jest okej. Okay. Dobra, wycofuję się z tego. Okej. Okay. To sam se gadaj. Do widzenia. No dobrze, czyli jego dobra. Naprawdę jesteś hipochondrykiem? Jestem hipochondrykiem, boję się chorób. Miałem mega dużo dziwnych sytuacji z tym związanych, że po prostu były wzywane ambulanse tam, gdzie nie było potrzeba. Ale gdzie? Do jakiego miejsca na przykład? Do domu. Do domu. Miałem sytuację raz, że nie pamiętam jaka była. Byłem zestresowany i szybko oddychałem i dostałem hiperwentylacji. Nie wiem, czy mówić do ciebie, czy do publiczności. W sensie. Ja cię słucham, a ty mów tak do nas wszystkich. Będę mówił do was wszystkich, tutaj pośrodku. Tylko nie spadnij z hokera, bo się zabijesz. Tak. I będziemy musieli wezwać karetkę. Słuchaj, no. Są poważne, sam wezwiesz, to są poważne. Leciał i zadzwonisz. To są poważne obawy. Więc takie, że zacząłem oddychać coraz szybciej. I dostałem hiperwentylacji. Zdrętwiała mi lewa ręka i lewa część twarzy. Tyle, że ja nie wiedziałem, że to jest hiperwentylacja. Ja pomyślałem sobie, wylew. I poszedłem do siostry, poprosiłem, żeby zadzwoniła po karetkę. Ona taka przejęta, Jezu, co się dzieje? Ja jeszcze zwiększam dramatyzm sytuacji zawsze. Ja zamiast położyć się na łóżku, położyłem się na podłodze. Bo miałem takie wyobrażenie, że jak położę się na łóżku, to nie wezmą mnie na poważnie. A ile miałeś lat wtedy? 20...
4,25, coś takiego. A mieszkałeś z siostrą, bo cię pilnowała, czy... czy to było w szpitalu po prostu? Takie poststudenckie czasy jeszcze, przez jakiś czas mieszkała, wiesz, siostra. Ale dużo mieli z tobą takich problemów? Często mdlałeś, zemdlałeś kiedyś? O nie, raz, tak. A z taką dumą to powiedział. Ale co z siniakiem, co kiedyś mówiłeś w swoim programie? To jest prawda, czy nie? W sensie, tak, to tak, mówię, że poszedłem kiedyś z niebieską plamą do dermatologa i mu powiedział, że to jest siniak, więc to jest też prawda. To jest problem, bo ja naprawdę strasznie dużo chodziłem do lekarzy i jest coś takiego, że na pewnym etapie już nie chcieli mnie wpuszczać do przychodni po prostu. Jest wisiała taka moja twarz i tego typa nie leczymy. Była taka sytuacja. Ale ja autentycznie, był taki moment, że kojarzyłem stare babcie po prostu w przychodni, że się prawie kumplowałem z nimi. One mówiły to, jest pojeb. Tak. Nie, częściej niż żony. One mi współczuły, bo ja mówiłem im tyle rzeczy, które mi dolega, że one miały takie, ja tylko zawał serca miałem, ten to ma ciężko dopiero. Ja pierdolę. No ale to jakby nawet świadomość tego, że tak masz, nie pomaga ci jakby z tym walczyć, czy w ogóle nie chcesz z tym walczyć, znaczy, nie, że to jest to fajne? Znaczy, wiesz, teraz już jest lepiej, teraz już nie ma takich hardkorów jak kiedyś, że właśnie siedzę w przychodni 24 godziny na dobę. Teraz jest dużo lepiej. Teraz mam nową taktykę i ona pomaga. Jak coś mnie boli, to ignoruję to. Wiesz, że możesz tak umrzeć. Jakby. Wiem. Tak, to się tak skończy, ale nie ma wyjścia. Jaka jest alternatywa? Alternatywa jest taka, że znowu zaczynam chodzić do... Żyć... Ciekawy to jest sposób. To dobre, a twoje przygody... Też na terapię chodziłem przez długi czas. Ja miałem dużo schiz różnego rodzaju. Ja na przykład... Ja studiowałem filozofię i to nie pomaga w depresji. To nie pomaga w depresji i w nerwicy lękowej. Jak przychodzisz i mówisz, czy rzeczywistość jest rzeczywista? Ja tak, kurwa, nie myślałem o tym w ten sposób. Czy ja jestem prawdziwy? Jakbyś studiował medycynę, może by ci pomogło. Myślę, że nie. O, ja wiem, co wywołało moją hipochondrę po części. Mój ojciec, ponieważ nie wiem, czy on robił to umyślnie, czy po prostu on sam jest hipochondrykiem, ale jak coś, tato, boli mnie coś, on to rak. To na pewno rak jest. Jezu. Czemu mówisz mi coś takiego? Więc to jest niefajne. No dobrze, a twoje przygody z narkotykami jakby nie pomagały, nie? No nie, no... Bo ty jesteś jednym z gości takich, których... No, szacunek za twoje podróże jakby, nie? Jesteś tam taki... Byłeś chyba w każdym biurze podróży. Lubiłem eksperymentować i tak, niektóre z narkotyków mogły pogarszać tę sytuację, jak mam wrażenie, że rzeczywistość jest nieprawdziwa, to może nie powinieneś brać narkotyków. Ale tak, no ogólnie nie mówię, że narkotyki są złe czy coś, ale nie pomagały w tamtych czasach. A coś się zmieniło w tej kwestii, czy raczej... Wiesz co, no teraz jest... Ja teraz biorę narkotyki jak jakiś stary dziadek w bardzo małych ilościach i... I codziennie. Pojawił się taki trend, że... Powiedz teraz taki trend jak mikrodozowanie LSD. To jest bardzo popularne w Stanach, tam w Dolinie Krzemowej. I to polega na tym, że jak masz depresję, bierzesz podprogowe dawki LSD, takie, które nie wywołują żadnej fazy i to wyłącza depresję. Dziadkowe przyjmowanie narkotyków, tak jak powiedziałem. Albo takie korpo szczurowe, takie... Trochę niebezpieczne chyba, nie wiem, jakby nie lepiej wziąć raz, odjechać, zobaczyć jak to jest na kwasie i potem wrócić, czy to takie... Tak, właśnie... ale ja mam też nawroty depresji i to pomaga bardzo. W sensie, brałem leki bardzo długo i LSD działa dużo lepiej. Mi strasznie, że... Nie, ale to były badania w ogóle kiedyś nad LSD, no nie? Były takie, że to pomaga na depresję. Tak. I ja to robiłem też badania na sobie. Jesteś naukowcem, odbiorcą, narzędziem. Działa, no, jest... Jestem mniej smutny. Też na terapię dużo chodziłem. Ja miałem jakiś taki problem, szczególnie właśnie po zajęciach z filozofii. Udowodnili mi na filozofii, że nie ma czegoś takiego jak, że jeśli nie wierzę w duszę, a nie wierzę, to powiedzieli mi, że nie mogę wierzyć w wolną wolę. Ja mówię, jak to? I oni wykazali mi serię argumentów, która potwierdziła to i byłem zeschizowany, że ja nie mam wolnej woli, że wszystko jest jakby sterowane przez wszechświat. I miałem bardzo poważny problem z tego powodu i poszedłem na terapię i terapeuta to powiedziałem i ona tak patrzy na mnie i mówi... Mówię, nie mam wolnej woli. Ona patrzy na mnie, no i co z tego? Ja miałem w tym momencie takie, o kurwa, nie pomyślałem o tym w ten sposób. To jest cudowne. Jestem zdrowy znowu. I wyszedłem, wszystko było okej wtedy. Dużo rozkwijasz, nie? Dużo jakby filozofia, narkotyki. Tak. I to jak to się łączy, to jest jakiś mega kombo, stary. Jest trochę. Masz żywych przyjaciół? Masz takich, wiesz, którzy są? Wiesz, że mam. Może nas nie ma. Wiesz, i fajnie, jakby teraz wystraszył się i uciekł. Dzięki, Obalart. Nie, no przepraszam, jesteśmy, chyba jesteśmy.
Jesteś w moim pokoju, w moim domu. Jesteśmy tylko ty i ja. Jest taka, bo mam ziernik. Nie, ale to, nie, bo zastanawiam się, w sensie, jak to pomaga w funkcjonowaniu, jak to wpływa na komedię, jak to, czy... jak raz wziąłem kwasa, to sobie od razu zrobiłem o tym bit, bo dla mnie to było takie duże przeżycie. To jest bardzo intensywne doświadczenie. Tak, potrzebowałem się jakoś tym podzielić, no nie? A jak to się, nie wiem, jak to trwa, jak to, bo to, w twoim programie masz dużo hipochondrii, masz dużo właśnie, coś tam w poprzednich, coś wyłączyłeś? Jest okej, ale wyłączyłeś, to nie? Przepraszam, to tutaj do Andrzeja. Jest Andrzej? Cześć, siema Andrzej. I on steruje dźwiękiem we wszechświecie. Dobrze. Nie, no i jakby... zastanawiam się, jakby co jeszcze oprócz takich rzeczy, takich twoich właśnie, no, tych przygód, o których jakby już słyszałem, że pytałem naszych różnych wspólnych kolegów. Mówię, powiedzcie mi coś o czarku. I od razu hipochondryk, narkotyki i deskorolki. Lubisz deskorolki? Ostatnio zacząłem jeździć. Jest coś takiego, że... Ja mam 33 lata ogólnie. Poszliśmy ostatnio we trójkę, ja i dwójka moich znajomych, też 30-latków, na skatepark, na szkółkę deskorolki. I jest coś takiego, że stoimy tam, we trójkę naokoło nas jeżdżą same dzieciaki i wszyscy mieliśmy wrażenie, że przechodzimy kryzys wieku średniego. To jest... Nie dało się tego zignorować po prostu. Staram się teraz realizować jakieś, wiesz, pasje, których nie mogłem zrealizować w dzieciństwie. Deskorolka, narkotyki. Czemu nie mogłeś? Właśnie narkotyki miałeś zrealizowane, a czemu nie deskorolka? Co się wydarzyło? Mało czasu było, wiesz, kiedyś. Trzeba było uczyć się do szkoły i... Taka silnica. A co jeszcze masz takiego właśnie, co... Jakby, no bo no, deskorolka jest jakimś zaskoczeniem. Co jeszcze jest takiego w... Jeśli chodzi o moje pasje... No? Jaram się futurystyką, ogólnie science fiction, mrocznym science fiction. Na przykład lubię Philipa K. Dicka, Lema. Sam zacząłem rozpisywać jakieś swoje koncepty science fiction. To masz jakiś fajny koncept, którym chciałbyś się podzielić? Czy raczej to jest wszystko w fazie początkowej? Będę mówił bardzo ogólnikowo o konceptach, jakie mam na dany świat. Bo każdy science fiction to jest jakiś świat, który w jakiś sposób różni się troszeczkę od naszego. I dlatego często jak oglądamy coś science fiction, to czujemy delikatny dyskomfort, bo mamy, o kurwa, to się może stać totalnie. Tak jak z Black Mirror na przykład. To jest bardzo dobre science fiction, jak się nad tym zastanowisz. Uh-huh. I ja bym chciał bardzo poeksplorować coś, co się nazywa biopunk, czyli to brzmi bardzo schizowo, co teraz powiem. Technologia oparta na organicznym materiale, czyli na przykład wyobraźcie sobie, że macie stacjonarny komputer, tylko zrobiony z mięsa. Jest podłączona myszka, która też jest zrobiona z mięsa, ona pulsuje w jakiś sposób. Może macie na przykład autobus, który przyjeżdża i to jest taka wielka dżdżownica i pasażerowie jak wsiadając przez jakieś wielkie usta do środka i są przewożeni jak galareta. Biopunk. Ale... A co to je? Dobre pytanie. Co autobus je? W sensie on coś ma... Wiecie co, zostańmy przy dżdżownicy, autobusie. Ty to wymyśliłeś, czy ty to przeżyłeś? Dałem. Zobaczyłeś to w sensie... Nie, dałem przykłady biopunku. Generalnie przedstawicielem biopunku jest David Cronenberg. On robił bardzo różnego rodzaju mięsne, że tam jest... On zrobił film Existence, w którym jest scena, on zrobił pistolet z mięsa. Tak. I ja stwierdziłem, że jest tego bardzo mało. Rick and Morty to eksploruje dosyć, ale mi się wydaje, że jest tego mało i warto poeksplorować to. To jest pojebane, ale to jest coś, co może się wydarzyć. Tym bardziej, że dzieją się jakieś takie rzeczy jak synteza mięsa dzisiaj, podobno mają robić mięso takie, żeby zwierzątka nie cierpiały, co jest też jest biopunk, jak się nad tym zastanowisz. A chciałbyś to zamieścić też w swojej komedii, czy tylko to są takie na razie, wiesz... Ja bym chciał, mnie jara zrobienie czegoś takiego jak, jest taka seria krótkometrażówek jak Love, Death and Robots na Netflixie i chciałbym coś takiego zrobić, że są krótkometrażówki sci-fi'owe. I każdej innej tematyce, nie wszystkie muszą być biopunkowe, biopunk jest dosyć obleśny, nie dla wszystkich. Ale w ogóle fajnie sobie teraz wyobraziłem, nie myślałem o tym nigdy. Tak. Zajebiście, ta dżownica mi rozwaliła teraz. Tak. Mam jeszcze mam taki koncept związany z tym, że... bo często w science fiction mówią, że będziemy kopiować świadomość. Nie ma czegoś takiego jak kopiowanie świadomości. Jak kopiujesz świadomość, to tworzysz swój klon, nie? Tu jest twoja świadomość w mózgu. Ja rozkminiłem, jak zrobić nieśmiertelny mózg. Wstrzykujesz nanoboty do żył i one... zamieniają każdą komórkę twojego ciała na metal i stajesz się metalowym człowiekiem, ale to nie jest twoja kopia, to nadal jesteś ty, jesteś nieśmiertelny i jest taki świat, powiedzmy, który właśnie ja stworzę i tam właśnie ludzie będą nieśmiertelni w ten sposób i powstanie problem z gatunku inne priorytety śmiertelnych ludzi i nieśmiertelnych ludzi. To znaczy, że na przykład my, nieśmiertelni ludzie nie będą mieli presji na tworzenia sztuki, i bo wiesz, nie mają ochoty nic po sobie pozostawać, bo i tak będą wieczni. Nieśmiertelni, no. Tak, i tak naprawdę to będzie o sztuce. Dlatego wampiry nie rzeźbią.
próbuję się złapać, ale to nie jest ten mój level, kurde. A co jeszcze? A co, siedzisz sobie... Dobra, inaczej, bo zastanawiam... No, nieważne, bo to jest takie pytanie, jakby skąd, wiesz, siedzisz sobie i masz potrzeby takich, wiesz... To jest dobre pytanie. Ja zdaję sprawę, że ludzie się nie utożsamiają z tymi konceptami sci-fi'owymi, a mnie to bardzo jara, ale kreatywność czerpię z bodźców, zauważam. Ja sobie analizowałem, skąd się bierze kreatywność i kreatywność to jest po prostu zlepek bodźców z przeszłości, których kiedyś w jakiś sposób doznałeś, nie? Mhm. Jeśli... skorzystamy z zbyt wielu tych bodźców, jest czasami ryzyko, że po prostu skorzystasz, wiesz, że ukradniesz coś. No, miejsce, które idealnie jakby mnie przebodźcowuje do tego stopnia, żeby właśnie stworzyć coś fajnego, to jest Nowy Jork, ponieważ to jest miejsce, do którego jedziesz i tam się dzieje tyle rzeczy naraz, że twój mózg zaczyna wariować i wprawia cię taki trochę psychodeliczny stan. Grudziądz też, bo to tam... Tam się tak mało dzieje, że od razu masz psychologiczny... Tak, to ale tak. To Grudziądz, Nowy Jork. To są dwa miasta na świecie, gdzie jakby... I zależy, ile masz hajsu. Jakby... W Grudziądzu musisz sobie wyobrażać rzeczy, żeby po prostu coś zobaczyć. Twój umysł dokładnie inaczej funkcjonuje. A byłeś w Nowym Jorku? Tak, jeżdżę tam raz do roku, jeżdżę tam na miesiąc i to zabrzmi absurdalnie dla niektórych ludzi. Jedyne, co ja tam robię, to siedzę w parku i obczajam ludzi. Są te impulsy. To brzmi creepy, ale generalnie jest taki park, który nazywa się Washington Square Park i to jest taki park artystów i tam się dzieje tysiąc rzeczy naraz. Ktoś gra na trąbce, ktoś siedzi na deskorolce, ktoś maluje jakieś graffiti. Wszyscy w Grudziądzu to samo. To jest... dużo rzeczy naraz się dzieje, to mnie przebodźcowuje. I poza tym to jest wspaniałe miasto, od tej strony, że jakby nie oceniają cię ludzie. Możesz założyć majtki na głowę, iść przez miasto, nikt nie zwróci na ciebie uwagę. Właśnie... To jest mój wyznacznik tego, jak oceniam, czy miasto jest fajne, czy nie. W Grudziądzu bardzo... faktycznie ktoś się przypierdoli, to jakby... To jest główna różnica między Nowym Jorkiem... Dokładnie, a Grudziądzem. Nie, no dobrze, ale w ogóle, bo ja zazdroszczę bardzo, bo to też jest takie miasto marzenie, znaczy... Tak, ma swoje minusy, jest gorąco bardzo, 37 stopni jest, byłem świadkiem, jak byłem w sklepie spożywczym i żulica weszła do lodówki. To wtedy żulice nie będą wchodzić do lodówki. To jest to, czego chcę uniknąć. Wiesz, co było najdziwniejsze? Ona wyszła do lodówki i ja miałem takie, totalnie zrobiłbym to samo, bo byłem po prostu bardzo gorąco. I w pewnym momencie kasjer podszedł, otworzył drzwi do lodówki i powiedział, ile razy mam ci powtarzać. Czyli zrobiła... Żebyś tego nie robiła, bo powtarzało się wielokrotnie. Raz miałem sytuację, że idę sobie i podszedł do mnie jakiś... Wyglądał na bezdomnego trochę i zapytał się, skąd masz takie buty? I miałem białe konwersje, mówię, no w Polsce kupiłem. On mówi, a... Ostatni raz widziałem takie w latach 70. I patrzę, on okazuje się, że ma taki koszyk i to jest koszyk pełen butów, nie? Ja mam taki, kurwa, zaraz mnie skroi czy coś. I on powiedział, uważaj na te buty. I odszedł i okazuje się, że szedł na bosaka. Jaki czad. To są zderzenia, nie? To są tak różne obrazki. No tak. I w tym momencie twój mózg zaczyna wariować i łatwiej się tworzy jakieś rzeczy. Niekoniecznie sama anegdota, ale wiesz, o co chodzi, że pobudza po prostu do myślenia. A byłeś tam w klubach komediowych, oglądałeś komików? Oglądałem, występowałem nawet w klubach komediowych, na open micach tak zwanych. Polega to na... No, open mic'i w Nowym Jorku wyglądają w ten sposób, że występujesz i oglądacie 16 innych komików, którzy czekają na swoją kolej, powtarzają tekst albo analizują twój tekst. Jest sroga bomba naprawdę tam, jest po prostu w ciszy, występujesz. My przyjechaliśmy z takim entuzjazmem i na początku ja i Ryan, a podbijemy Amerykę. I no, jednak nie, jednak... No, a gdzie grałeś? Jakieś takie znane, kultowe miejsce? Albo nie, gdzie byłeś? Nie, jakiś taki ukraiński lokal, Klimat się nazywał. To może to nie było dobre miejsce, może po prostu... Występowałem też raz na open micu na jakimś strychu u jakiegoś typa, gdzie na publiczności były dwie osoby. Może źle dobierasz miejsca, stary, naprawdę. To może nie jest, że bomba w Nowym Jorku. Może po prostu nie masz iść na strych, czy do... Teraz tak z perspektywy czasu to mógł nie być występ, ale to mógł... Może wszedłeś kogoś na strych, jakiś typ ktoś powiedział... wieszał pranie, mówi, co tu robi? Ej, siemano, masz tak czasem, że... Tak. Może po prostu za bardzo ufam ludziom. Chcesz przyjść do mnie na strych? Co złego może się stać? No dobrze, a widziałeś kogoś tam w Nowym Jorku, takich z tych naszych ludzi, których wielbimy? Widziałem, jak Chris Rock wszedł na scenę z nowym materiałem, który testował i miał 20 minut ciszy. Ja byłem ten zachwycony. A to było jeszcze przed Tambourine? To były to testy do Tambourine? Czy... Testy do Tambourine właśnie robił. To jest materiał, który jest na Netflixie i rozpierdala na tym specialu, ale wtedy właśnie testował, wyszedł, miał 20 minut ciszy. Zajebiście. I ja byłem zachwycony tym, bo ja miałem takie, jak on może, to ja też mogę mieć ciszę. To jest takie przyzwolenie trochę. Boże, a kogoś jeszcze widziałeś? CK'a widzieliśmy. Jeszcze przed tym... Pokazał wam coś? Czy... Właśnie byliśmy zawiedzeni, bo on był centralnie 1,5 metra od nas, bo siedzieliśmy w pierwszym rzędzie i nie masturbował się. Ale zaczął żartem o penisie i skończył żartem o penisie, więc wszystko się zgadza.
podporze. Fajnie. Jak się, no. Skończył jakimś żartem, że jego ojciec ma bardzo brzydkiego penisa i mówił o tym przez 10 minut. A to też było w 2017, tym takim specjalu. Tak, tak. I tym zakończył, po czym wszedł Chris Rock i powiedział, że jego ojciec miał pięknego penisa. Na tym się ludzie bardzo zaśmiali i potem miał znowu 20 minut bomby. Czyli wchodzą żarty o penisach. Tak. A nie o jeżdżących dżownicach, stary. Musisz zmienić repertuar. To nie miało, tamte nie miało być śmieszne. Otworzyłem się przed wami. Nie, no dobrze, wiem. No dobrze, w porządku. Bardzo to cenię, no maksa. Ale się są rady od widowni. Chryste, jak się przestraszyłem teraz. Oni cały czas się śmiali dzisiaj, a ty po prostu miałeś otwarty rozporek, stary. Tak. Jezu, to był taki koszmar. A miałeś kiedyś... O, no stary. Po czymś takim na terapię musiałbym wrócić. Klasycznie śni ci się czasem właśnie to, że ludzie zaczynają wstawać i wychodzić z twojego występu? Tak. O Boże, się w ogóle nie śmieją? To jest chyba koszmar. Ty masz ten sam, nie? To jest masakra, no. Ale powiedz mi jedną rzecz, bo chciałem się zapytać o twojego roasta. To też jest trochę taki koszmar na żywo. Chyba jedna z gorszych sytuacji, jakie sobie można wyobrazić. Chcesz opowiedzieć o swoim roaście? Zorganizowaliśmy kiedyś roast Czarka Jurkiewicza z okazji moich 22 czy 23 urodzin, nie pamiętam. I wszyscy się dobrze przygotowali poza mną, bo stwierdziłem, że po co. I wyszedłem i zaczęło mi bardzo źle iść. Miałem kompletną ciszę, tak jak teraz. I była opcja taka, żeby jakiś typ zaczął krzyczeć do mnie z publiczności. Ja tam mu odpowiem, no dobra, coś tam, zamknij się. I on wszedł na scenę i zaczęła się jakaś szarpanina w trakcie mojego roasta. I część ludzi myślała... W tamtym czasie ludzie nie wiedzieli, jak roast wygląda. Wszyscy patrzyli, no kurwa, dobry roast. Dojedzie tego Czarka. I w momencie jakoś się wszystko ogarnęło, tam ochrona go zabrała. Po chwili też, bo też myśleli, że to jest wyreżyserowane. I ja się taki napełniony adrenaliną, nie byłem w stanie... Słowa nie przychodziły im przez gardło. I to było zorganizowane w ogóle, tak jak powiedziałem, z okazji moich urodzin. Publiczność wyczuła, że jestem spięty bardzo, więc żeby pocieszyć mnie... Wstali i zaczęli śpiewać mi 100 lat. To jest najgorszą rzeczą, która się staje do tej pory. Jak ktoś śpiewa 100 lat, to po prostu najgorsze wspomnienia przychodzą. I boisz, że zaraz ktoś cię uderzy. Tak. Oni chcą, żeby było miło i... Spierdalaj. Skurwysyny. Witamy w Gdańsku. O. Ja powiem już takie, pamiętaliście. Jak byłeś w Nowym Jorku, pamiętam, jak kiedyś gadaliśmy, chcieliśmy zrobić, czy wstępnie robiliśmy jakieś tam plany, przymiarki. Tam publiczność bez nas się bawisz, tak? Kurwa, show nam ukradli. Oni co miesiąc kradną ten show. To jest taka ekipa zabawowa dość. Tak? Zastanawiam się, bo oglądałeś, bo kiedyś byłeś w tym The Second City, to nie było w Nowym Jorku, to było chyba w Chicago. W Chicago, tak. Uczyłeś się tam pisania skeczy? Tak. Codziennie chodziłem, pisaliśmy skecze, uczyliśmy się improwizacji i w ogóle z tego nie korzystam teraz. Dobrze, ale bo mi chodzi głównie, jak sobie oglądasz takich komików, oglądałeś tam, byłeś na różnych imprezach i oglądałeś, byłeś na kursie pisania skeczy i tak dalej. Jak nie wiem, nie zapytam, czym się różni, bo się różni pewnie wszystkim od polskiego podejścia, ale jakie jest amerykańskie podejście do komedii? W sensie, co nie wiem, co tam w tym cenisz, co lubisz, czy w ogóle masz jakieś takich idoli amerykańskich? No nie tylko amerykańskich, ale ten zachodnie takie podejście. Czy wiesz, sporą część już jakby tutaj przejęliśmy na swoją stronę, ale wydaje mi się, że ta bezkompromisowość, że mówienie rzeczy, które normalnie są w jakiś sposób tematem tabu, oczywiście w umiejętny sposób, bo nie wszyscy nie umieją tego robić. Problem z komedią jest taki, że jak powiesz coś hardkorowego i ludzie się nie zaśmieją, to wygląda jak wykład na ten temat. Jak powiesz żart odnośnie Hitlera jakiś, powiedzmy, załóżmy, że jest żart, że Hitler jest spoko gościem i nikt się nie zaśmieje, to wygląda jakbyś mówił, że Hitler jest spoko gościem. I to jest przejebane. Ktoś wchodzi w tym momencie na salę i mu jest takie, no jest przypał teraz z tego powodu. I jest coś takiego, że tam mają teraz bardzo duży problem z poprawnością polityczną, nadmierną. U nas tego nie ma, bo u nas nie ma poprawności politycznej. No właśnie, u nas jest w drugą stronę. Tak, musimy mieć poprawność polityczną, żeby był z nią problem najpierw. Ale tam jest jej za dużo i są sytuacje takie, że ludzie oburzają się na cokolwiek. Tak. A właśnie nie masz wrażenia, że w ostatnich kilku specjalach, na przykład na Netflixie czy na HBO, jak oglądasz, to nawet najwięksi komicy się tłumaczą trochę. Mówią, że żartuję, ja trochę nie wiem, ale i to wiesz, takie jest... Wiem, stary, że żartujesz. Tak, no, ale to wiesz, to jest ich kariera, nie? W sensie było parę przypadków osób, które straciły karierę, delikatnie mówiąc. Tak.
Było kilku takich. No dobra, ale męczące jest to takie... No bo ja mam wrażenie, że poprawność polityczna przechodzi za daleko właśnie. Jak jest ten moment takiego... Wiadomo, chcemy chronić tych, którzy się nie mogą sami ochronić, bo są tak. W mniejszościach. Wiadomo, to jest ważne. Tylko pytanie właśnie, czy dla komedii to jest okej? Okay? No bo w pewnym momencie dochodzimy do takiego punktu... No na pewno nie jest okej. Okay. Wiesz, to jest problem, bo wiesz, komedia zawsze ma w sobie jakąś ofiarę, jakiś element bólu. Ktoś albo coś zostanie pojechany w bardziej albo mniej subtelny sposób. Nawet jak masz jakąś grzeczną komedię, jak ktoś... Wojtek Fiodorczuk, tam też jest bardzo dużo bólu w tym, jak wsłuchasz się w to. Tam jest bardzo zdenerwowany typ na społeczeństwo. I jeśli zaczynamy mówić, z czego można, a z czego nie można się śmiać, no to jest takie bez sensu trochę, na zasadzie... W definicji komedii nie ma czegoś takiego, że są rzeczy, z których nie można albo nie można się śmiać. To jest ten element subiektywny. Ja kiedyś prowadziłem warsztaty z pisania komedii i musiałem się pochwalić oczywiście. Ja wiem, że... bo to będzie link. Tutaj będzie link. I polegało to na tym, że było pytanie, był jakiś taki wzór na to, co zrobić, żeby coś było śmieszne. Tam jest norma i naruszenie, bla, bla, bla. I ktoś zadał pytanie, co jeśli coś jakby nie działa, jeśli zrobiłem wszystko wedle tej formuły komediowej i ludzie się z tego nie śmieją. I tu wchodzi ten element subiektywny, że po pierwsze ludzie mogą nie rozumieć jakby samego tematu, że na przykład jak będzie żart na temat fizyki kwantowej, no to ludzie nie będą się śmiali, bo nie rozumieją tej materii. Może być żart niezrozumiały, że na zasadzie, no siedziałem przy kawie z gościem i pociąg wjechał. No to czemu pociąg wjechał? O co ci chodzi? I to też jest wtedy niezrozumiałe. I trzeci element jest najważniejszy, nasze nastawienie emocjonalne do żartu. I nastawienie emocjonalne do żartu jest kluczowe, ponieważ jeśli jesteśmy za mało przywiązani do tematyki, to nie interesuje nas żart. Jeśli jesteśmy za mocno przywiązani do tematyki, to jesteśmy obrażeni. Tak samo jak żart z kościoła. Jesteśmy za mocno przywiązani emocjonalnie do tego, więc się nie zaśmiejemy z tego. Więc nastawienie emocjonalne do tematu musi być średnie. Nie za mocno... I to jest fakt, to jest faktycznie. Musicie coś średnio obchodzić, żeby się z tego zaśmiać. To brzmi totalnie absurdalnie, ale to jest prawda. Dziękuję, to tyle na dzisiaj. Ale tu dzisiaj siedzieliśmy w garderobie, rozmawialiśmy o jednym żarcie jednego z naszych kolegów i mieliśmy takie, że ja uważałem, że to faktycznie trochę za ostro, że takie nie pozostawało to za bardzo innej interpretacji według mnie. To było takie złe, powiedzmy, zły żart, jakby taki... A ty powiedziałeś, jakby wszyscy wiedzieli, że on tak nie jest, to by wiadomo, że to żart, nie? I sobie myślę, właśnie, jakby pytanie, jak my bardzo jako widownia musimy znać komika, żeby stwierdzić, że spoko, on tylko tak żartuje, nie? I pytanie, czy sama konwencja tego, że jest wieczór komediowy, po prostu spotykamy się w miejscu, kupujecie bilety na miejsce, wiecie, na wieczór komediowy, czy jesteśmy... To jest główne założenie, czyli kupujemy taki kuponik i przychodzimy przez godzinę opowiadać sobie żarty, że tu może paść prawda, nie musi, ona jest nieważna. Może to jest ten kluczowy moment, no nie? Tylko to i tak chyba emocja nasza jakby bierze. Tak, ale to jest chyba nierealne, to jest nie do zrobienia. Wszędzie się ludzie, wiesz, oburzają. Ja wiem, o którym koledze mówisz. Nie będziemy mówili o imieniu i nazwisku, ale jest coś takiego, że na przykład mam bardzo dużo seksistowskich żartów, a on jest feministą i to jest jakiś absurd kompletny, jak się nad tym zastanowisz, jak porównasz to, co on gada na scenie i jak gada poza sceną. No właśnie, tylko że jakby... Wiecie, który? Jest kilku. Jest sporo takich. No dobrze, a masz jakiegoś komika, którego najbardziej cenisz z tych takich no, innych, zagranicznych? Nie, innych zagranicznych, w sensie... Mnie się to zmieniało, wiesz. U mnie na samym początku jarałem się Robinem Williamsem, który w ogóle miał zero treści i samo aktorstwo praktycznie na scenie. Oczywiście też wyczucie komediowe. I miałem takie, chciałem być jak Robin Williams. I teraz siedzę na krześle cały występ, bez żadnego ruchu. Potem pojawił się George Carlin, bardzo jarałem się Carlinem, że właśnie są te przemyślane monologi i on chce naprawiać świat. Znaczy on chyba nie chciał się naprawiać świata, ale miał ale bardzo... Był zaangażowany mocno, no. Był bardzo zaangażowany społeczno-politycznie. Potem pojawili się kolejni. To się zmienia, wiesz, z czasem. A teraz jesteś w jakim momencie? Wydaje mi się, że Bill Burr, nadal Louisa C.K. ja bardzo cenię, mimo tej całej sytuacji. Jest mi przykro, że tak zrobił, ale nic nie poradzę na to, że dalej mnie bawi ten typ. Mhm. Nic nie mogę z tym zrobić. W sensie zawsze, jak teraz oglądam jego speciale, to jak powie coś seksualnego, to jest takie, no ziomek, chyba nie powinieneś tego mówić. Ale nadal po prostu śmieszy mnie ten typ, no nic nie zrobię z tym. Mnie przeraziło, że obejrzałem sobie, że to nie przeraziło mnie, że obejrzałem, ale obejrzałem sobie ostatnio, żeby sobie przypomnieć, Himself jest na YouTubie Billa Cosby'ego.
I to jest materiał, gdzie starszy, starszy, to około 50, 40 par lat, sobie gadał, spokojnie, siedział sobie właśnie, opowiadał, mówił o żonie, o dzieciach i syn. I wiesz dokładnie, że po tym wieczorze, jak zszedł ze sceny, podziękował, ludzie byli i pewnie potem usłupiał jakąś kobietę i ją gwałcił, nie? I może taki, jakie tak, to jest złe. Jest, a jeszcze on był takim bardzo dobrym, takim jeszcze tak. Mędrkował, chciał tam wszystkich. On był takim tatusiem Ameryki trochę, nie? I nagle dowiedzieli się, że wiesz... I to się bardzo ciężko ogląda, nie? Jakby, To jest też straszne, bo on wydał bardzo dużo speciali komediowych, które były spoko i teraz on będzie kojarzony tylko z tego. To jest straszne, że bardzo łatwo zepsuć sobie karierę w ten sposób. David Carradine na przykład, świetny aktor karateka, zmarł masturbując się i wieszając. On już nigdy nie będzie aktorem karateką. On zawsze będzie tym typem, który po prostu masturbował się z liną na szyi. Od dzisiaj u mnie tak, bo do tej pory myślałem, że był aktorem karateką. Dzięki, Czarek. Robisz mu niezłą robotę po prostu. Powiedz jeszcze o innych ludziach. Jak zmarł Kopernik, może. Czyż, żeby Kopernik zniszczył sobie karierę w ten sposób, że wyszłoby coś. I ale tak. Całe życie coś robisz, cały czas i jeden... Ale nawet nie wiem, czy musisz się masturbować i wieszać, bo po prostu jest sytuacja, w której akurat starałeś dostać zawału i zmarłeś ze spuszczonymi. I ktoś mówi, ty, a wiesz, że on zmarł ze spuszczonymi. I tak zupełnie szczerze, ja z moją hipochondrią mam coś takiego, że jak siedzę na CDS-ie i się słabo poczuję, wybiegam z łazienki od razu. Ja nie chcę umrzeć jak Elvis, kurwa, absolutnie. To jest... A jak zmarł Elvis? Bo mi też rozjebiesz ten mit. Na CDS-ie. Dostał zawału na sedesie i znaleźli go siedzącego w ten sposób ze spuszczonymi spodniami. Czarek Jurkiewicz, niszczyciel mitów. Tak. Jezus Maria. Każdy umarł w jakiś przypałowy sposób. Nie. Myślisz, że a jakbyś nie chciał umrzeć? Oprócz tego, że na sedesie. Albo inaczej, sedesie. Nie, jakbyś chciał umrzeć. O, bo jak nie chcesz, to wiemy, jest mnóstwo sposobów, ale tak jakbyś chciał umrzeć. W jakiś oryginalny sposób, na przykład włożyć głowę do mikrofalówki. To jest trudne do zrobienia, bo ona nie ma otworu na głowę, ale... Jest jeszcze jedna metoda, która mi się bardzo podoba, bo to jest bardzo spektakularna. Przyklejasz sobie super glue, ręce do japy, jeden i drugi. I robisz sobie taką linkę, ale taką bardzo ostrą, z taką jak żyletkę. I to musi być bardzo długa lina i rzucasz się z budynku i ta lina obcina ci głowę, ale twoja głowa zostaje w rękach. I po prostu... Czarek Jurkiewicz, dziękuję bardzo. Dziękuję.